W tym materiale zajmiemy się zagadnieniem aktywacji Windows 11, szybciutko sprawdzimy czy w ogóle można korzystać z systemu bez wpisywania klucza i jeśli tak, takiej funkcji będzie on wtedy pozbawiony. Poruszymy też temat niebezpieczeństw płynących z używania tzw. darmowych aktywatorów i generatorów kluczy. Te później mogą doprowadzić do wielu nieprzyjemnych sytuacji. Dlatego finalnie pokażę Wam, jak zdobyć prawdziwy, ale wciąż tańszy klucz od oficjalnego resellera. Zademonstruję Wam też, w jaki sposób należy dokonać aktywacji. Z tej strony Paweł, a Ty oglądasz kanał Techmania HD. Zapraszam. Więc masz już nowy system operacyjny, który nie został jeszcze aktywowany. A skoro na pierwszy rzut oka wszystko wygląda w porządku, to czy w ogóle trzeba to robić? W pierwszym momencie mogłoby się wydawać, że chyba nawet nie trzeba, ale to dopiero po kilku lub kilkunastu dniach od pierwszej instalacji ujrzysz ten zawstydzający komunikat o potrzebie aktywacji. Pojawi się on nie tylko na ekranie Twojego pulpitu, ale możesz go ujrzeć też w grach, filmach czy nawet profesjonalnych aplikacjach. Co prawda jest to coś, co można mniej lub bardziej zignorować, ale skoro żyjemy w czasach, w których szkoła czy praca nierzadko odbywa się w trybie online, to w razie potrzeby udostępnienia naszego ekranu w czasie takiego spotkania, moglibyśmy najeść się niezłego wstydu. Nim jednak komunikat ten zacznie razić nas w oczy, to zapewne szybciej zauważymy informacje o potrzebie aktywacji z poziomu ustawień systemowych, a także z poziomu personalizacji. Tutaj właśnie sprawy odrobinę bardziej się komplikują. Gdy przejdziesz do zmiany obrazu tła, czyli tzw. Tak tapety, przekonasz się, że tej wcale nie możesz zmienić. Tak długo jak nie dokonasz aktywacji, to nie wybierzesz swojego ulubionego zdjęcia czy motywu. Sytuacja powtarza się w zakładce dostosowania kolorów. Bez aktywacji nie zmienimy trybu wyświetlania na ciemny, który mocno pomógłby naszym oczom w nocy, ani nie będziemy mogli zarządzać przeźroczystością. Kolor wiodący też pozostaje poza naszym zasięgiem. Przechodząc o kompozycji zobaczymy też, że i tutaj wiele nie wskuramy. Oryginalny motyw może wcale brzydki nie jest, ale w sklepie Microsoft odnajdziemy tysiące innych i o wiele bardziej ciekawych. Tyle że znowu i tu aktywacja jest niezbędna. Do tego brak możliwości zmiany ikon pulpitu czy wygaszacza. Właśnie takimi drobiazgami Microsoft chce nas zniechęcić do korzystania z systemu bez klucza, i owszem, są to drobiazgi. Najważniejsze elementy, chociażby takie jak aktualizacje bezpieczeństwa, nie są ograniczone, więc jest to jakiś plus i mogłoby się wydawać, że gdybyśmy przymknęli oko na te irytujące komunikaty i pomniejsze ograniczenia, to moglibyśmy używać nieaktywowanego systemu już zawsze. Wiele osób tak też uważa, lecz gdy przejdziemy do oficjalnych postanowień licencyjnych systemu Windows, to w piątym punkcie przeczytamy, że licencjobiorca posiada autoryzację do korzystania z oprogramowania jedynie w przypadku posiadania właściwej licencji oraz poprawnej aktywacji oprogramowania przy użyciu oryginalnego klucza produktu lub za pośrednictwem innej autoryzowanej metody aktywacji. Ja dzisiaj Wam właśnie taką drogę pokażę, ale nim do tego przejdziemy, to o co chodzi z tymi niby darmowymi opcjami aktywacji? No bo przecież nie ma co się oszukiwać. Od wielu lat w sieci można było pobrać aktywatory czy generatory kluczy systemu Windows. Kiedyś działały one sprawnie i to jedyne co się liczyło. Dzisiaj takie aktywatory są zwyczajnymi programami szpiegującymi. Instalując taki mini programik narażamy się na ryzyko utraty danych, wyciek, zapisany haseł, czy nawet ujawnienie poufnych danych wraz ze wszystkim tym co robimy na komputerze skuszenie się na darmową aktywację systemu jest ogromnym błędem co prawda gdzieś tam wciąż są ludzie tworzący takie programy którzy kierują się szczytnymi celami problemem jest jednak to że każdy może taki programi przerobić dodać do niego kawałek złośliwego kodu i wypuścić dalej również za darmo do pobrania i owszem zdarzało się to już dosyć często Podczas instalacji takiego aktywatora przyznajemy mu prawa administratora, czyli ten może zrobić wszystko za naszymi plecami i pozostać już na dobre w systemie. W czasie, który może przekazywać cyberprzestępcom absolutnie wszystko z naszego komputera i jest to co najmniej niepokojące. Strony, z których tego typu aktywatory są pobierane mają bardzo złą opinię i w końcu nie bez przyczyny. Nawet jeśli uda nam się pobrać niezmodyfikowany aktywator, to chwila na takiej stronie wystarczy na zainfekowanie naszej maszyny. Bezpieczną opcją jest więc samo wpisanie klucza, ale i tu należy trzymać się na baczności. W sieci, zwłaszcza na portalach ogłoszeniowych roi się od kluczy niewiadomego pochodzenia. Bardzo często zdarza się tak, że te albo wcale nie działają i wymagają aktywacji telefonicznej, albo przestają działać po krótkim czasie. Dlatego jeśli już, to najlepiej skorzystać z usług sprawdzonego sprzedawcy. GVGmall jest oficjalnym resellerem kluczy Microsoft i już kilka lat temu stworzyłem o nich pierwszy materiał. Tutaj zajmiemy się tylko procesem zakupu i dokonaniem aktywacji. Ale jeśli chcesz zobaczyć bardziej wyczerpujący materiał na ich temat, to ten odnajdziesz na mojej stronie www.techmaniakhd.pl. A teraz, żeby zbędnie nie przedłużać, zabierzmy się za aktywację nowego systemu. W opisie, jak i w przypiętym komentarzu znajdują się linki prowadzące bezpośrednio do poszczególnych wersji Windows. Wybierz odpowiednią dla siebie. Jak już będziesz na stronie i ta nie wyświetli się od razu w języku polskim, to w prawym górnym rogu odnajdziesz flagę. Kliknij w nią i wybierz język polski. Widzimy, że jest to globalna wersja klucza, czyli owszem, będzie ona działać też z naszą polską instalacją. Następnie klikam w przycisk Kup teraz, po czym pojawi się okno logowania. Jeśli nie posiadasz jeszcze konta, to możesz je tutaj założyć, klikając w napis poniżej brzmiący Sign up now. Będąc na etapie potwierdzenia zamówienia, wstrzymaj się na chwilę, bowiem możesz tu sporo zaoszczędzić. W okienku kodu promocyjnego wpisz TMHD, który może obniżyć cenę nawet o 30%. Klucz do Windows 11 tani nie jest, ale z tym kodem na pewno dużo łatwiej będzie przełknąć ten wydatek. Potwierdzamy zamówienie, które przeprowadzi nas do wyboru płatności. Ja zawsze korzystam z PayPal, więc je tutaj zaznaczam. Klikam przycisk Zapłać teraz, wpisuję co trzeba, i po kilku sekundach otrzymuję informację, że moje zamówienie zostało przyjęte a czas realizacji uzależniony jest od wybranej metody płatności. A jako że PayPal jest bardzo szybki, to już po chwili przechodzę do zakładki dostępnej pod profilem zwanej jako Moje zakupione zamówienia. Widzimy, że te na Windows 11 jest już zrealizowane. Klikam więc w przycisk z napisem Sprawdź klucze i tu poniżej, pogrubioną zieloną czcionką znajduje się klucz. Zaznaczamy go teraz w całości i klikamy prawym przyciskiem myszy. Wybieramy kopiuj, a następnie przechodzimy do Windows. Wciskamy Start i wpisujemy słowo Aktywacji. Dzięki temu w polu najlepszego wyniku pojawią się szukane przez nas ustawienia. Klikamy w nie. W moim przypadku widzę, że stan aktywacji widnieje jako nieaktywne. W sekcji Zmień klucz produktu klikam przycisk Zmień. Tutaj wystarczy wkleić klucz ze schowka, który skopiowaliśmy chwilę wcześniej. I klikam przycisk Dalej. Wystarczy kilka sekund i ten, jak widać, zostaje przyjęty. Gratuluję, posiadasz już w pełni aktywowany system Windows 11. Wszystkie funkcje, które wcześniej były zablokowane, jak widać, są teraz dostępne. Nawet można zarządzać ikonami pulpitu wedle własnych preferencji czy zmieniać motywy. Teraz, jeśli tylko chcesz, możesz wrócić na stronę gvgmall do wspomnianych wcześniej zamówień. Kliknij przycisk oznaczony jako View Receipt. Tutaj możesz wpisać swoje dane celem pobrania i wydrukowania dowodu zakupu. Zawsze warto mieć tego typu potwierdzenie od tak na przyszłość. Mam nadzieję, że podobał Ci się ten poradnik. Jeśli tak, to pamiętaj zostawić po sobie łapkę i komentarz. Napisz w nim, czy udało Ci się aktywować. Nawet jeśli napotkasz na jakiekolwiek problemy, to pamiętaj zajrzeć do przypiętego komentarza. Ogromnie zapraszam też do przejrzenia moich pozostałych prezentacji, recenzji. Je wszystkie odnajdziesz na stronie www.tekmaniahd.pl. Jeżeli podoba Ci się to co robię na kanale, to od niedawna można wspomóc moją pracę bezpośrednio przez YouTube. Wystarczy kliknąć przycisk Wesprzyj. Każda pomoc ma ogromne znaczenie. Dziękuję też obecnym patronom, do których możesz dołączyć i Ty poprzez serwis Patronite. Dzięki, że zostaliście ze mną do samego końca. Trzymajcie się. Cześć.